Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Chcę powiedzieć, że dzisiaj mamy 13 noc muzeum. Byłaby 15, ale mieliśmy pandemię, w związku z tym, że minister zdrowia ogłosił, że już pandemii nie ma, pozwoliliśmy sobie tą noc zorganizować. Ta noc wiąże się z 18 maja i z dniem muzealnika, czy muzealników. Praca w muzeum to jest bardzo ciekawa praca, interesująca, to jest odkrywanie przeszłości, ale być może w związku z tym, że taka ciekawa, to muzeodawcy nie wiele płacą. W każdym razie dzisiaj mamy święto, cieszymy się. Jeżeli Państwo spotkacie na swojej drodze dzisiejszej muzealników, to proszę im złożyć życzenie. Oni się na pewno ucieszą, a przynajmniej uśmiechnąć się do nich. To może wystarczy za to, co robią na co dzień. Proszę Państwa, ze mną jest dyrektor Muzeum Śląska-Cieszyńskiego, pani Irena French, którą myślę, że powinniście Państwo przywitać serdecznie. Ja od roku jestem emerytowanym dyrektorem, ale nie miałem z Państwem okazji spotkać się i pożegnać, więc czynię to dzisiaj, dziękując za te wszystkie lata, które spędziliśmy razem. Dzisiejsza noc to są 32 obiekty do zwiedzenia. To bardzo dużo. Nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne. Ale zapraszamy do tego zwiedzania. Zapraszamy do wszystkich miejsc. W tym roku bardzo obficie wiele miejsc mamy po czeskiej stronie. Tam też otwarte jest Muzeum Ziemi Cieszyńskiej, nasz partner, z którym współpracujemy. Także zapraszamy do przekraczania granicy. U nas ekspozycja stała do zwiedzania z różnymi ciekawostkami, ale też co pół godziny prelekcje w różnych miejscach, w różnych salach ekspozycyjnych. Państwo to znajdziecie albo w programie, albo na tablicy, która znajduje się na dziedzińcu muzeum. Gośćmi dzisiejszej nocy w muzeum jest Muzeum Ustawodawstwa, które będzie prezentować swój zbiór. Jest Wydział Sztuki i Nauki o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, tak jak co roku. Jest też grupa rekonstrukcji Leszy. No i oczywiście jest z nami też Cieszyńskie Bractwo Kulturowe. U nas to już tradycyjnie od pierwszego muzeum towarzyszą nam i też dzisiaj będą otwierać tę noc po skinieniu ręki pani dyrektor wystrzeli armata. Proszę, żeby dzieci nie podchodziły, żeby miały otwarte usta przy tym strzale, bo oczywiście może uszkodzić słuch. Wszystko, co miałem do powiedzenia. Muzealnikom życzę 100 lat, a Państwu dobrego, miłego zwiedzenia i oddania. No moment, proszę Państwa, bo jeżeli pan dyrektor tak miło mnie przywitał na swoim dawnym stanowisku, bardzo za to dziękuję i my myślę, podziękujmy panu dyrektorowi oklaskami za te wszystkie lata. Pani dyrektor mówi, że jest kobietą i nie będzie odpowiadać. To w takim razie, co chcecie usłyszeć? Strzelajcie! Zapraszamy dyrektora. Uwaga, strzał! Uwaga! Poziomka zyn! Ambersy załodzeń! Okazuje się, że jeszcze jeden strzał zaszczyci nas.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A Państwa zapraszamy na salę ekspozycyjną. Wszystkiego dobrego.